Wielkanocne Inspiracje to impreza, którą od kilku lat organizuje Dom Kultury Bajka na osiedlu Wichrowe Wzgórze. Jej głównym celem jest propagowanie wiedzy na temat świąt. W tegorocznej edycji Wielkanocnych Inspiracji można było zobaczyć 3 bogato dekorowane stoły, a także posłuchać opowieści o różnych tradycjach świątecznych. Panie z klubów seniora przygotowują wielkanocne stoły. Jest to doskonały czas, żeby przygotować się do tych świąt właściwych, które już niedługo wszyscy będziemy spędzali we własnych domach. Na tych wielkanocnych stołach w Domu Kultury Bajka możemy zobaczyć zapewne nie tylko te potrawy, które sami przygotowujemy, ale także te inne, które w ramach zwyczajów wyniesionych z rodzinnych domów w każdym polskim domu troszeczkę są inne. Dzisiaj właśnie taka możliwość wymiany zdań poszczególnych pomiędzy uczestnikami, a też widzami, ale też możliwość złożenia sobie świątecznych życzeń. Ta impreza od kilku lat jest możliwa dzięki temu, że jednostka pomocnicza Nowe Winogrady Północ sponsoruje poczęstunek, a więc będzie tradycyjne świąteczne jajeczko, przy którym sobie złożymy najserdeczniejsze życzenia. Wielkanocne Inspiracje rozpoczęły się od prezentacji świątecznych stołów przygotowanych przez seniorów. Mamy tutaj chlebek, który obcinamy do żurku. To wszystko jest wydrążone, potem lejemy żurek do tego. Rzeżuszka, biała kiełbasa, jajeczka, szynka, baranek z masełka. Co tu jeszcze? Babeczka jest, mazurek. No i trochę ozdóbek, jajeczka. Przede wszystkim piękny bukiet musi być, żeby było wesoło. No i to pewnie by było tyle. I mamy kurkę, która gdacze. O, może będzie słychać, nie? Może będzie słychać. To wszystko było zrobione przedtem, jak zresztą co roku robimy w klubie seniora. Oczywiście jajeczka, kurki, to jest na szydełku zrobione. Tu oczywiście nam pomagała nasza koleżanka Danka Śniadek, która robiła takie różne zajączki, kurczątka. No, a tak to wszystko, to co się kupuje. Szynka, kiełbaska, jajko gotowane, rzeżuszkę to się samemu robi. A wydmuszki zrobione? A wydmuszki też, o, tu jest taka wydmuszka, nie? Taka kolorowa. Tu jest jajko gotowane, które się fajnie robi, bo się kupuje takie oprawki, jak jajko ugotowane. Kładzie się do wody gorącej i są gotowe takie ładne, kolorowe jajeczka. No, oczywiście ładnie to też wygląda, jak jest ładnie podane, na kolorowym, ładnym talerzyku. O, specjalnie mamy takie, zresztą ja mam w domu takie talerzyki z kurczaczkami, tak żeby było wesoło. Te jajka to są robione na styropianie z cekinów. Cekiny nakładane, też przyklejane, tak? Nie przyklejane. Jest szpileczka, cekin i wkładane w styropian. To jest bardzo żmudna praca, ale jest bardzo ładnie, wygląda ta na stole, można położyć gdzieś z boku na świątecznym stole. Tu są nawet jajeczka, które robiła moja wnuczka. Szyneczka, jest kiełbaska biała. Jajeczka. Masełko mamy. Do ozdoby rzeżuchy wysiałyśmy. Tutaj mamy sosik majonezowo-jogurtowy do jajeczek. Babeczkę mamy maleńką. Chlebek. To co w domu? To co i ty panie mają. Ozdoby? Jakie ozdoby powinny być ozdoby? Żeby to jedzenie ładnie wyglądało, potrawy. No to najważniejsza to jest rzeżucha. Nie? Bukszpan. I gryczpan.
No. Mamy żywy kwiatek. Jesteśmy z klubu seniora Podaj rękę swemu bratu. Jesteśmy zaprzyjaźnieni tutaj z klubem osiedlowym Bajka. No i skorzystaliśmy z zaproszenia, żeby też wystawić stół wiosenny, wielkanocny. Na tym stole jest staw, na którym są kaczuszki, są kwiaty, które symbolizują wiosnę, bardzo kolorowe, piękne. Kogut, kurki, kwiaty, jajeczka, a tu nasz kolega Zajączek. Tu mamy teraz stół, który symbolizuje Wielkanoc. Symbolizuje, nie mamy tutaj specjalnie dużo potraw, bo w koszyczku jest to, co najważniejsze. Chleb, sól, pieprz, jajko, baranek, kiełbaska, babeczka wielkanocna. Tu są chochołki z jabłka, cytrynki, świnka, no i jeszcze jest pomarańczko, drugi taki chochołek, jajeczka i oczywiście światło. Światło, które symbolizuje światło Chrystusa i światło, które oświeca nam drogi ciemne w naszym normalnie codziennym życiu. I dla pani kierownik, dla Domu Kultury Bajka, dla wszystkich pracowników, którzy zawsze nam pomagają i dzięki temu jest to wszystko tak pięknie przygotowane, ma taką piękną oprawę. Także ogromne podziękowania tutaj na ręce pani Magdy i wszystkich pracowników. A wszystkim tutaj obecnym w imieniu Rady Osiedla Nowe Winogrady Północ chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia na te zbliżające się święta. Przede wszystkim dużo zdrowia. Przygotowanie stołów wielkanocnych to dość duży trud, w związku z tym zbyt wielu chętnych nie ma, ale potem przyglądać się i zachwycać kompozycjami, które powstały, jest zdecydowanie więcej chętnych. Ja chciałabym bardzo serdecznie podziękować tym paniom, które zaangażowały się, które przygotowały te wszystkie specjały na wielkanocne stoły. Po prezentacjach przyszedł czas na poczęstunek i życzenia. Jak widać, wielkanocne inspiracje w Domu Kultury Bajka wprowadziły wszystkich w nastrój Wielkanocy. Nam nie pozostaje nic innego, jak życzyć wszystkim seniorom wszystkiego, co najlepsze. I to nie tylko na święta.